tutaj odcinek o moim pomelo. Jest w sporej donicy, żeby miał jak się rozrosnąć, jeśli chodzi o korzenie. I dzięki temu też, żeby korona była większa, puszczam go maksymalnie w górę. Potem będę go kształtował, także prawdopodobnie ten pęd zostanie przycięty. Ale to dopiero na wiosnę. Pomelo jest bardzo ładnym roślinem, są największe z cytrusów. Posiada też największe liście. Możecie zobaczyć, jeśli chodzi o wielkość, ładnie rośnie, wybija mnóstwo pędów. Tylko jeszcze mi nie zaowocował. Są to największe owoce, więc podejrzewam, że też nie ma takiego wysypu jak przy cytrynie, że nagle cały jest w kwiatach i zawiązuje mnóstwo owoców. Może jeszcze potrzebuje troszkę czasu po przesadzeniu. Jest to cytrus, który nie ma jakichś tam dużych wymagań. Z przezimowaniem tylko trzeba uważać, bo nie lubi przymrozków. Niektóre cytrusy bez problemu małe przymrozki znoszą. O tym też zrobię odcinek, jeśli chodzi o przezimowanie cytrusów. Kupując pomelo, musicie uważać, żeby nie kupić grejpfruta. Często są odpisane tak zmyłkowo i można zamiast pomelo kupić grejpfruta. Jak najlepiej rozpoznać pomelo, jeśli nie ma takich dużych okazów, że już widzicie, że jest taki gigantyczny liść. W większości, jak sprzedają, to są sporo mniejsze. Popatrzcie, jeśli są gdzieś jakieś młode pędy, to te młode pędy, ten pewnie na filmiku nie będzie widać, ale młode pędy, albo te jak tutaj, mają taki mały meszek. I po tym meszku można rozpoznać, że jest to pomelo.